Siemanko, z tej strony Pakistan. Tak, dokładnie. Cześć, już powiem szczerze, że dawno nie nagrywaliśmy, chyba z półtora tygodnia. Filmiki wrzucamy w różnej kolejności, ale dawno nie nagrywaliśmy. I dlatego, że się tak sensownie zanagrywam, nie otworzymy, daj mi tylko zrobić mały wstęp, otworzymy dwa boksy z Celebrations i będziemy szukali Charizarda, Magikarpia, Abreona i Mew Złotego. I Złotego Mew. Ja jedna z tych czterech, jak nam się trafi, to dzieciaki mają coś obiecane. No. Także zaczniemy od takiego zestawu Dragapulta. Tak, w tym Dragapulcie, tak, można już otwierać. W tym Dragapulcie jest album, który jest przeznaczony dla kogo? Dla Antka. Dokładnie. Duże karty. I znowu. Otwierają to nie. I jesteśmy ustawieni w ten sposób, że w tych dwóch jakby boksach otwiera Antek karty z pozostałych dodatków. A nie wiedziałem, że ma dużą. Nie, no dobra, wiedziałem. Mam dużą dla siebie? Co ty mówisz? Dla taty. To jest tak, słuchajcie. Duża karta Dragapult. Musisz wybrać czy Charizarda, monetka, czy Dragapulta. I co tu jeszcze mamy? Aha, kartę promo Dragapulta. Bierz Antek kalendarz. Kalendarz, album, przepraszam. Który jest dla ciebie. Tak, już mieliśmy jak tata samego jeszcze odcinki, nie? Chcecie zobaczyć różnicę? Kodzisko dla was. Czekajcie, teraz już możemy dostosować trochę pyk. A, to jakaś karteczka. Pikachu. I dobra. Tu mamy śpiewki. Taki albumik, Celebrations i ten albumik będzie dla Antka. Zosia ma mini album, Antek ma albumik Celebrations. Tutaj go odłożę. Tak, możemy go tak odłożyć, ja żeby on się gdzieś tam trzymał. Moje. Nie mamy tych koszulek zwykłych, dlatego w te koszulki Celebrations Elite Trainer Boxa ładujemy dzisiaj. Wszystkie rzeczy. Mieliśmy 300 i wszystkie. Mamy 300 rzeczy. Tak, i wszystkie nam się już ogarnęły. Nie? O, myślę, że nie utrzyma Morpeko. Kto chce zacząć? Zosia, Antek. Ja mogę? Chcesz, Zosia, zacząć? Tym razem ty, bo zawsze Antek zaczyna. To możesz zacząć ty tym razem. Potem ja. Dobra, a potem ty. No i Zosia, wyciągaj. Tu może być ciężko, bo to jest dość mało. To w ogóle jak chcecie, no to Zosia może pokazać twarz. A to może kiedy indziej. Kiedyś może. Proszę. Zosia może pokazać twarz. Czy ja też mogę, ale... No dobra, nie. Co my tu mamy? Dawaj. Najpierw Kodzi, może coś kud. Kud dla was. Coś kud. Z tyłu jest. Widzicie, jakiś tam coś? O kurde. Dobra, co my tu mamy? Reszci ram. Ho-o. Ej, nie wierzę, Zosia właśnie... W ogóle, co tu się stało? Ale piękna karta, słuchajcie. Dzieciaki zrobiły coś, co się po prostu nie zdarza. Coś, co nie wierzyłem. Dzieciaki dostają po blisterku z Cinderace'em i Morpeko. Nie wierzę. A ja mam kartę, która do tej pory w tym momencie jest najbardziej wartościową kartą w całym moim... I jeszcze trener. Całej naszej kolekcji. Kolejny trener. I trenerek. Antek, kolejny. Siadaj. Ja nie mogę uwierzyć, że ona za A to jest ten. Razem. To jest full art jedyny. Ej, no słuchajcie, dlatego warto było chyba poczekać z tym otwieraniem jakiś czas. Antek ma Vivid Voltage. No wiecie, ja mam najlepsze... Zosia ma takie strzały normalnie. No ja mam najlepsze... Możesz to tak? Zosia jest kozakiem. O, chyba mam. Jak to się jest nazywa? Super. Antek, dawaj Ambrauna. No spróbuję. Nie, Antek stąd też może wyciągnąć. Jakiegoś złotego miłosy. Zgadujemy, czy biały, czy zielony kot? Ja mówię, że zielony. Ja mówię, że zielony. A najpierw... Najpierw kot pokazuj z tyłu jest. Z tyłu zawsze. Zielony. Czyli, że nie będzie. Czyli, że nic nie będzie ciekawego. Ale u niego. Zosia, co? No Wierzę. I co? Delmis. Jak ty znasz tutaj imiona? No czytam. Sablaj. Łopr. No. On jest porównaniem do Axolotla. Garavion miał. Cottony. Cottony, co to jest? Arokuda, jakaś ryba. Boże. Niket. O, ale fajny. O, czemu klefi? Chcesz mi Zosia wziąć? Dobra. I chcę klef
Clefable. Dobra, Explode mamy na rewersie. Całkiem fajnie są zrobione te karty Vivid Voltage. Bardzo ładne mają obrazki. Zofia, ja nie wierzę, że ty w ogóle to zrobiłaś. Brawo. Ja, dla mnie, jak ja oglądałem... Jak ja oglądałem dropy z tego... No z tego pudła nie było, nie? To nie było takich dobrych. Raz widziałem, że ktoś z tego pudła wylosował Charizarda, ale to no, po prostu... To też jest ze krom. Ja nie wierzę, że tu cokolwiek będę miał. Iveltal, Cosmog, nie no co wy, i Lunala. Słuchajcie, no niesamowite. To co tu... drugi zestaw będzie. Tak, to co tu Zosia ogarnęła, to jest dla mnie... Patrzcie, z Dragapulta mamy album i Shiny Magikarp. To jest jeden z czterech kart, które... Które najbardziej. No bo ty masz po prostu szczęście czasami, no. Ej, Pikachu nam się przewróci, musisz go ratować. Dobra. Morpeko, te nam się dzisiaj przewracają, te nasze robaczki. I teraz drugi zestaw to jest zestaw z Zacianem, dobrze ja mówię? Zacianem. No chyba tak. Tak, to jest Zacian, bo karta promo jest Zacian, no to to musi być Zacian, co nie? W sumie Zacian, no faktycznie. Dobra. Słuchajcie, no to co tu Zosia wyciągnęła, to to jest w ogóle na razie drop odcinka i nie wierzę, że to się da przebić. Jeżeli w Zacianie będzie Umbreon, albo Złoty Mew, albo Charizard. I ja jeszcze... No liczmy na to, żeby był, nie? No liczymy, oczywiście. Póki mamy takie szczęście, no to trzeba się nim nacieszyć. To też jest jakaś karteczka. Póki nie odchodzi, nie? Ja to robię tylko dla Cinderella. Niesamowite to jest. Słuchajcie, to co tutaj dzisiaj nam Zosia wylosowała, to jest ponad moje oczekiwania. Zasiana od razu pakujemy w... A, kodzik macie, zobaczcie. Zosia dzisiaj dwa... Zasiana ma fajnego. A my dzisiaj z tatą nie otworzyliśmy. No słuchajcie, no jeszcze mamy nawet pół nie, nasz, tak nawet pół, połowy nie otworzyliśmy naszych boksów, więc jeszcze trochę czasu. A i trochę szans jest, już mamy cztery szanse. Dzisiaj taki trochę dłuższy. O, Antek też ma Vivid Voltage z Pikachu i Chilling Rain, proszę. Tata, ja chcę się z tobą wymienić za tego Magikarpa. Ja ci go dam, a ty mi do Cinderella. Tak jest, daję Cinderella. Zobaczcie, jaka ciężka. Patrzcie sobie, dotknijcie. Taka całkiem fajna, nie? Zobaczcie. Ej, ona jest jak ciężarek. No. Ej, faktycznie taka trochę ciężka. Fajna przypineczka. Coś sobie będziemy wymyślać. O, patrzcie, z balonami, cyk, cyk. No pewnie, przypineczki są wasze. Kto zaczyna tym razem? Ja mogę? Zosia. Dobra, robimy dzisiaj taki odcinek, że zaczyna Zosia. Zosia, no. Bo jak ja kończę zaczęła... Dawaj, Zosia. Dawaj powtórkę, będzie karpa. Nie no, nie powtórkę, jak się jakaś Umbreon na spokojnie. Proszę bardzo. Zielony? Nie, tu kody są zawsze białe. Może zaczniemy tu od... Ej, Zosia, słuchaj. Weź ty, teraz weź zobacz, co ty zrobiłaś. Popatrz. To jest Złoty Mew. Reshiram. Reshiram. Palkia, Zekrom, Złoty Mew. Co? Złoty Mew. Co tu się dzisiaj dzieje? Złoty Mew, Shining Magikarp. Jeszcze Antek wylosuj, albo Zosia Charizarda w tej drugiej, albo Umbreona. W ogóle... Co tu się dzieje? Piękny. Ja dzisiaj na pewno wygram. Zosia wygrała. Jest... No, takiego openingu nie mieliśmy chyba nigdy. Nie no. Chyba nie mieliśmy nigdy. Ja od razu z tyłu patrzę, mówię, to jest niemożliwe. Tam jest złota karta. No wiem, to niemożliwe. To bo to powiadomo, że to był Złoty Mew, bo no. Tego jedna tak jest, karta jest. Ej, tata, a będę mógł jedną? Tak, możesz się zabić. To jeszcze jedną tą. Dobra, otóż tobie jedną. Bo to są dobre rzeczy. No. Ej, Andrzej, teraz mam Brauna, a ja wyrosnę Charizarda i mam tutaj o tyle masz plus, że nie musisz przekładać, nie? Że to są tylko nie, cztery. Nie wierzę, tata. My mamy dwie takie karty w jednym tym, w jednym jestem dwóch takich karty. Proszę. Jestem na jednym live. Niemożliwe. No niemożliwe, że to co jest niemożliwe. Mamy Groudona. Aha, rozdaj kodzik. Pięknie, super. Ale nie, cztery do tyłu, tylko tak. Groudon. Reshiram. Profesor Oak świecący i zamazenta. Mogę zamazenta? Tak, możesz. Możesz. Ej, wiecie, że ta karta też jest turbo kozakiem. A ja mam... Wszystkie karty z base setu, te, które są holo w... A ja takiego znalazłam. Tutaj. No jedna i druga jest super. Zosia jest chyba lepszy, tak mi się wydaje. Ten jest rzadszy, ten na pewno. No ale on lepszy. Zosia to jest w ogóle... Ale one są fajne w
do tyku tam... Te koszulki są fajne, ja Jezusa, ma jeszcze jednego farta tego boksa, no to dawaj. Co tu się dzieje? Nie ma ambry, ona jest... A ja, który mogę, Antek, który ja otwieram? Chilling Rain czy Vivid Voltage? Ty wybierasz, ty możesz wybrać sobie. Dobra, to ja biorę Chilling Rain. Dobra. Ale Ani w sobie kraty. Leżą. Może się Zosia poustawiać, zanim je otworzę, bo ty nam... Ja właśnie przed odcinkiem kilka razy mówiłam, że tu nie ma, że ja bardzo chciałam coś z tej czwórki, ale tu chyba nie możliwe, że taki zestaw. A takie dwie karty? Zofia, złotym już. Ej, czy kiedykolwiek losowaliśmy złotą kartę? Moja odpowiedź brzmi... Chyba nie. Zielony kot. Odpowiedź brzmi nie. Cztery, dobra, zobaczmy, co tutaj nam się polosowało. Co to jest? One już, tak one już tak latają, że aż tutaj są. Zosia ma złotego miona. Ja na pewno tu wygram. Zosia, tu już nikt nie ma prawa wygrać. Nawet chyba jak Charizard bym wylosował, to ty wylosowałaś dwa. Seabolt. Pierwszy raz otwieram w ogóle Chilling Rain. Kirilla, Agata, Castform, Gastly, lubię go. Kupfu, Hatena. Sobelek, był jeszcze jaki płaczący. Masz Zosia od razu dla ciebie. Lycanroc. Lycanroc. No i Zangus. Zwykła rerka. Dobra. Otwieraj Zosia, bo ci tak dobrze idzie w tej kolejności, którą otwierałaś, co? Słuchajcie, pierwsza karta Zosi. Wycelebrujcie to Charizard. Jak to będzie Charizard, to ja normalnie zemdlę. Nie podajesz? Słuchajcie, ja myślałem, że... Ja myślałem, że tu nie, no słuchajcie, to jest taki opening, że Zernas, no to już chyba nie można mieć tyle szczęścia, co? No chyba, że dobra. W sumie tu nie jest. Zernas, tak Zernasa nie mamy. Dialga, Palkia i Solgaleo. Co? Antonio, wybieraj, którą chcesz? Co się tu stało? Ja chciałam tutaj Charizard. Zofia, wylosowałaś takie koksy, że tu... Jakby tutaj wrzucili do jednego pudła, wrzucili złotego Mew i Charizarda, to by oznaczało, że chyba się pomylili. To by było chyba niemożliwe, żeby złoty Mew był wrzucony do... A to też jest niemożliwe? No i Shining Magikarp, to nie spodziewałem się, naprawdę. O, biały kodzik, ciekawe co tutaj poleci. Biały kodzik. Biały kodzik dla was, cztery karty Antek. Nie, Antek dawaj. Myślę, że Antek wylosuje kartę holo. Co wy na to? Antek dawaj umbrella. Zgoda? Zgadzamy się na kartę holo dla Antka? To czekajcie, to o co Słobat? Słobat. Chyba słodziak. Tego mam, Marcikar. Ligsta. O, Saldi. Saldi. Weedla wezmę. O, Wilmer, Beldu, Fanti, Lucario. Lucario? Daj mi Lucario. I, a gdzie jest holo? Patrzcie, Shyamin. Holo. Lucario. Zosia, nie no, też mam fajną. Dobra, słuchajcie, ostatnia ta, ja się po niej nie spodziewam już totalnie nic. Dobra, wiesz co, ja ci oddam to. No, bo jak zresztą... Ja ci to otworzę, masz nagrodę, że dzisiaj wyciągnęłaś po prostu to. No, masz jednego. Kartę promo, myślisz, że do tego magikarpa? Co? Z tym kartę promo. No nie, to jest po prostu taki kozak. Mamy Kyogra. Kyogr. Reshiram. Groudon. I jeszcze Surfing Pikachuvi. No i proszę bardzo. Dobra. Słuchajcie, dzieciaki, kozaki. Otworzyliśmy dzisiaj raptem dwa pudła. A... Czekaj, wezmę tylko, żeby się pochwalić, co tam jeszcze przyszło. A Zosia miała najlepsze strony. No i co? Kto by pomyślał? Złoty Mew, Zacian karta promo, Shaymin holo, kozacki Shining Magikarp, Profesor z Research, którego nie mieliśmy, Profesor z Oak Impostor, którego bardzo chciałem mieć, Surfing Pikachu i z Amazon, no naprawdę, tak jak z tego. Impostor, Profesor z Oak. Serio? Dobra, słuchajcie, zostawiamy was z tym oto zdjęciem. Down, down, down. I Zosia wygrywa. Dzięki bardzo, jak wam się podobało. Zosia wygrywa. Dobrze się bawiliście, to lajkujcie, róbcie tam cokolwiek chcecie. Kody dostaniecie za friko. Komentujcie, a Zosia... Zosia z Antkiem, słuchajcie, Zosia z Antkiem ode mnie dostają po blisterku Morpeko i Cinderace'a. Ale chcecie, możemy nagrać. I nagrają filmik, jak to otwierają. Ale ja... Dwa wylosowałam, dlatego ja jestem też interesa. Zobaczymy co będzie, ale myślę, że nie stracicie na tym. Dzięki bardzo wszystkim za oglądanie. Zosia dzisiaj królową odcinka. Trzymajcie się. Cześć! Cześć.